Słownik polskich teologów katolickich, zredagowany przez księdza Tomasza Błaszczyka, księdza profesora Waldemara Glińskiego i księdza profesora Józefa Mandziuka, jest wydawnictwem wydanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Muzeum Niepodległości jest patronem tego wydawnictwa. Ukazała się ta bardzo obszerna publikacja, bardzo cenna, przy okazji stulecia niepodległości Polski. Rozmawiamy dzisiaj o słowniku polskich teologów katolickich. Na początek warto by zastanowić się, cóż znaczy słowo teolog, kim jest teolog. To człowiek patrzący na świat z perspektywy osoby wierzącej. Człowiek, który zajmuje się nauką o Bogu, Jego naturze i relacjach do świata i ludzi. A więc teolog to ktoś, kto zgłębia pewne prawdy, ale także pozostawia po sobie trwały ślad. Słownik, o którym mówimy, ma w swoim podtytule litery od A do Z, a więc zawiera nazwiska mieszczące się w kategorii od litery A do litery Z. Obejmuje swym zasięgiem osoby, które zmarły w latach 2004-2013. To już 10. tom, a więc tom jubileuszowy. Pod każdym względem jest to tom szczególny. Zacznijmy od tego, że jest to tom opasły. Prawie 1400 stron, a więc nie jest to lektura łatwa i nie jest to także lektura łatwa do przeczytania, do przemyślenia, do wykorzystania. Redakcja tego tomu to zasługa trzech osób. Księdza Tomasza Błaszczyka, księdza Waldemara Glińskiego i księdza Józefa Mandziuka. Ogromna praca zespołu, który włożył zaangażowanie, włożył swój czas w to, aby ten słownik został zrealizowany. Są to przedstawiciele różnych środowisk akademickich, a więc ludzie, którzy na co dzień parają się nauką. Zaprezentowano w tym słowniku biogramy oraz zestawienia biograficzne, bibliograficzne zestawienia publikacji omawianych osób. Wśród tych postaci są takie znane osoby jak Karol Wojtyła czy kardynał Stefan Wyszyński. Oczywiście o publikacji najlepiej opowiedzą redaktorzy tego tomu, ale myślę, że warto, oddając im głos, postawić kilka zasadniczych pytań. Pytań, które być może ukierunkują ich relacje z pracy nad książką. Jak ta praca wyglądała? To po pierwsze, jaki był podział pracy, na jakie przeszkody natrafiali autorzy, a więc takie warsztatowe pytania, jak sobie poradzili z ogromem materiału, ale także pytania bardziej szczegółowe, bo jeśli pisze się o Karolu Wojtyle, czyli świętym Janie Pawle, czy wtedy nie ma się chęci napisania czegoś więcej? Kolejne pytanie to pytanie o adresata. Do kogo jest ta publikacja adresowana? Kto ma po nią sięgnąć? Wreszcie, czy jest potrzeba pisania takich książek? Czy jest zainteresowanie wśród czytelników? No i wreszcie bardziej osobiste pytania. Jakie ta praca ma znaczenie dla autorów? Czy jest to rodzaj powinności? Czy może osobisty wkład w popularyzację wiedzy? A może specyficzne podejście do omawianych osób? I czy autorzy, czy redaktorzy tego słownika chcieliby, dzieląc się uwagami ze swojej pracy, dać wskazówki przyszłym pokoleniom badaczy? Bo każda praca czemuś służy, także temu, aby na sukcesach i błędach każdego poprzedniego zespołu uczyły się następne. Ja myślę, że na te pytania najlepiej odpowiedzą redaktorzy tomu i będzie to dla nas bardzo ciekawa garść spostrzeżeń. Często fascynujemy się postaciami, które swoją osobowością wywarły olbrzymi wpływ na życie jednostek, ale i instytucji. Zastanawiamy się o ich sile duchowej i intelektualnej. Często chcemy coś więcej o tych postaciach wiedzieć. Stąd naszym pragnieniem jest zapoznanie się z historią ich życia. Wówczas często sięgamy po wydania encyklopedyczne i słownikowe. To właśnie w tych wydaniach znajdziemy pełne spektrum związane z życiem, twórczością, myślą i podejmowanymi działaniami postaci, które przykuwają naszą uwagę. Skoro historia jest przywracaniem pamięci przeszłości,
to w przypadku interesujących nas postaci mówimy o przeszłości nam bliskiej. Szczególną wartość w tym zakresie ma słownik polskich teologów katolickich, którego jubileuszowy, bo 10. tom ukazał się w ubiegłym roku. Przedsięwzięcie olbrzymie, ale i olbrzymi wkład w jego realizację. Na 1390 stronach znajdziemy przeszło 400 haseł, które stanowią nazwiska znaczących dla polskiej myśli teologicznej 223 zakonników i 213 księży diecezjalnych. Każde hasło opatrzone jest biogramem postaci oraz bibliografią tak przedmiotową, jak i podmiotową. Słownik zawiera zatem bogaty materiał faktograficzny, jak i bibliograficzny, przydatny do pracy naukowej. Stąd wartość tego słownika jest wartością naukową, pomocną nie tylko dla adeptów nauki, ale także dla tych, którzy zdobywają dalsze stopnie i tytuły naukowe. A jeśli po ten słownik sięgać będzie zwykły czytelnik, to jego wartość jest tym większa. Głównym zamysłem naczelnych redaktorów słownika, wśród których mam przyjemność się znaleźć, było wykazanie jak najszerszej listy duchowieństwa świeckiego i zakonnego, którzy swoją twórczością wnieśli olbrzymi wkład w rozwój nauki polskiej, wkład w myśl teologiczną i filozoficzną z poszczególnymi ich dyscyplinami. W wielu przypadkach ich twórcza praca kształtowała światową naukę. Myślę tutaj o ojcu Albercie Mieczysławie Krąpcu, dominikaninie, którego nazywa się współczesnym Arystotelesem, czy też o kardynale Karolu Wojtyle, późniejszym papieżu Janie Pawle II. W tym ostatnim przypadku mocno optowałem za umieszczeniem go w słowniku, ale tylko w zakresie tak zwanego okresu polskiego. Uważam, że była to dobra okazja do wykazania jego myśli twórczej dotyczącej życia i rodziny, ale także nauczania o miłosierdziu Bożym, które realizował podczas swojego długiego przecież pontyfikatu i tym samym usprawnił życie Kościoła powszechnego właśnie w tym zakresie. Podkreślić także należy wkład poszczególnych zgromadzeń zakonnych, które zgodnie ze swoim charyzmatem poprzez swoich wybitnych intelektualistów zaznaczyli swoją trwałą obecność w kulturze i myśli Polski. Uważam, że właśnie dlatego słownik polskich teologów katolickich jest wyjątkowym dziełem, bo na przekór temu, co mówią niektóre środowiska naukowe, zwłaszcza te o proweniencji liberalno-lewackiej, to właśnie Kościół w Polsce i jego ludzie mają prawo uważać siebie za twórców polskiej kultury i to w wymiarze także naukowym. Na pewno praca nad słownikiem nie należała do łatwych. Osobiście byłem odpowiedzialny za dział zakonny. Trzeba było zmobilizować poszczególnych autorów do napisania biogramów, a po otrzymaniu materiałów dokonać odpowiedniej obróbki metodologicznej. Osobiście cieszę się, że mogę mieć swój wkład w kształcie 10. tomu Słownika Polskich Teologów Katolickich, że moje nazwisko znalazło się wśród wybitnych historyków, którzy opracowywali wcześniejsze tomy. Mam tu na myśli księży profesorów Eugeniusza Hieronima Wyczawskiego, Ludwika Grzebienia czy Józefa Mandziuka, który czuwał nad pracami zespołu redaktorów i dzięki któremu mogłem wraz z księdzem profesorem Waldemarem Glińskim ubogacić swój warsztat naukowy w zakresie pracy nad słownikiem. Mam nadzieję, że kolejne edycje słownika będą kontynuowane, ponieważ zawsze warto wykazywać wartość nauki i przypominać o jej twórcach. Na wstępie chciałbym przede wszystkim pozdrowić dyrekcję i pracowników Muzeum Niepodległości, bo przecież to ta instytucja udzieliła patronatu do wydania tej publikacji i także w sposób znaczący brała udział w jego ostatecznym wydaniu, w tego 10. tomu Słownika Polskich Teologów Katolickich. Chciałbym może w swojej wypowiedzi
zwrócić uwagę na społeczny charakter tej publikacji, w tym sensie, że nie wprawdzie posiada ona swoją redakcję, w skład której wchodzi 3 osoby przygotowujące poszczególne biogramy i nadające im ostateczną wersję. Niemniej jednak jest to dzieło, które powstało dzięki pracy bardzo szerokiego grona współpracowników, historyków Kościoła katolickiego w Polsce. I właśnie o tym środowisku chciałbym powiedzieć, bo w gruncie rzeczy to ono jest głównym autorem 10. tomu. Właściwie tak było też od początku powstania tego słownika, kiedy ojciec profesor Hieronim Wyczarski rozpoczął pracę nad 1. tomem. To oczywiście mógł liczyć na szerokie, bo liczące 20 kilka osób, grono swoich współpracowników, którzy przygotowywali poszczególne biogramy i w ten sposób mieli swój udział w powstaniu 1. tomu. I tak było też z kolejnymi tomami tegoż słownika. Tom 2 angażował grono 26 osób. Tom 3 podobną liczbę współpracowników. Z czasem ich liczebność znacznie wzrastała, bo również i objętość kolejnych tomów również ulegała zwiększeniu. I tak więc już tom 7 powstał dzięki współpracy 72 historyków Kościoła. Tom 8 zintegrował pracę 78 osób. Tom 9 89 osób. No i liczbę rekordową osiągnął tom 10, nad którym pracowało aż ponad 160 historyków Kościoła. A zatem można powiedzieć, że jest to dzieło wymagające współpracy bardzo wielu osób i oczywiście skoordynowaniu tej współpracy, co było zadaniem głównym redaktorów. Co można powiedzieć o tym środowisku, które jest współautorem wszystkich tomów słownika polskich teologów katolickich? Otóż jest to środowisko, które posiada też swoją długą historię, sięgającą jeszcze lat 60. Po raz pierwszy można powiedzieć, że uformowało się w roku 1964 dzięki inicjatywie ówczesnego rektora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księdza profesora Mariana Rechowicza, także historyka, twórcy Instytutu Historii na tej uczelni. I to z jego inicjatywy, a także z inicjatywy biskupa Czesława Falkowskiego zainicjowana została sekcja historii Kościoła przy Konferencji Episkopatu Polski. Ta sekcja w sposób nieprzerwany prowadzi swoją działalność do chwili obecnej. Przede wszystkim ta działalność integruje środowisko w ramach corocznych konferencji i sympozjów organizowanych zawsze w pierwszym tygodniu po świętach Wielkanocy. I można powiedzieć, że to środowisko także ulega pewnej dynamice rozwojowej. Początkowo obejmowało grono 20 osób, z czasem powiększyło się ono do grona ponad 80 osób. I fakt, że w zarządzie sekcji historii Kościoła od samego początku jej funkcjonowania zasiadał ojciec profesor Hieronim Wyczarski, spowodował, że to środowisko zostało zaangażowane do pracy nad słownikiem wtedy, kiedy w 1981 roku powstawał jego 1. tom. I tak dzieje się do dnia dzisiejszego, do wydania tegoż 10. tomu słownika. A więc można powiedzieć, że jest to dzieło zbiorowe,
angażujące bardzo szerokie grono osób. I niezależnie od tego, kto będzie wydawcą kolejnych tomów, bo już wiem, że w przygotowaniu jest suplement do dotychczasowych tych 10 tomów, dlatego że uwadze redaktorów i uwadze współpracowników słownika z różnych powodów umknęło wiele osób, które należałoby ująć w tej publikacji. Dlatego też przygotowywany jest suplement do 10 tomów. I nie wiemy, kto będzie wydawcą, czy ukaże się ono w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, czy też w innym wydawnictwie. Niemniej jednak przypuszczać należy, że to grono współpracowników będzie to samo, czyli te osoby zaangażowane w sekcji historii Kościoła podejmą trud nad przygotowaniem zarówno suplementu, jak i też kolejnego 11 tomu, a spodziewać można się, że i kolejnych 12, 13 i następnych tomów Słownika Polskich Teologów Katolickich, bo jest to dzieło, które z powodu swoich założeń wydawane jest po prostu cyklicznie co 10 lat. Zatem należy po prostu życzyć redaktorom następnych tomów i ich współpracownikom, aby mogli to dzieło kontynuować sukcesywnie i aby zawsze znaleźli się ludzie, którzy chętnie podejmą współpracę z redaktorami kolejnych edycji tegoż słownika. Chciałbym powiedzieć nieco o idei powstania Słownika Polskich Teologów Katolickich. Inicjatorem był mój promotor, mój mistrz, ojciec profesor Hieronim Wyczarski. To był koniec lat 70. Miał wizję. Wizję powołania grona swoich współpracowników, swoich doktorów, swoich uczniów do opracowania słownika, który był unikatem. I chyba jest do dzisiaj unikatem w tej formie na skalę nie tylko polską, europejską, ale nie boję się tego, światową. Mam nadzieję, że następny tom się ukaże. Gdy będę żył, mam 80 lat, to może jeszcze coś pomogę. Będę czuwał też nad tym, żeby ten następny tom się ukazał, bo dzieło warte jest zachodu i wielkiej pracy. Niech to, co ojciec Wyczarski, Hieronim, zapoczątkował, będzie dalej kontynuowane przez pokolenia wychowanków i jego, i moich, bo to dla nauki polskiej i dla teologii polskiej jest ogromnie ważne. Jeszcze raz podkreślam, Słownik Polskich Teologów Katolickich jest unikatem w tej formie, jaki został opracowany dotychczas. Mam nadzieję, że to dzieło będzie kontynuowane. Bardzo dziękuję.